dobry przyjaciele, nowy odcinek na kanale i dzisiaj jest naprawdę ciekawy odcinek. Bardzo, bardzo ciekawy. Dzisiaj będziemy podejrzewać, albo nie bardziej podejrzewać, bo jeszcze nie wiadomo, czy jak wiecie, Tościk, czyli kosmonauta, czyli kosmita, który przyleciał gdzieś tam hen daleko, skądś przyleciał, nie? I rozbił się. Dzisiaj, moi drodzy, bierzemy podki na niewidzialność i będziemy go śledzić. Mamy oczywiście, przygotowałem sobie w domku policjanta, bo tylko policjant chyba tutaj w mieście ma, prawda, stół alchemiczny. Także zrobiłem sobie 3 podki na niewidzialność, takie dosyć mocne, bo na 8 minut i powinny wystarczyć, tylko będę musiał całą zbroję zdjąć w sumie. To wszystko zdejmiemy. Czekajcie, nie wiem, czy coś wziąć, żeby go też potrolować może trochę, nie wiem, czy coś, czekajcie, czy coś zabrać. Może kuszę? Czekajcie, trzeba coś pomyśleć, czekajcie. Coś bym wziął, żeby go potrolować i pójdziemy oczywiście, on jest prawdopodobnie w statku, na serwerze jest na serwerze. Prawdopodobnie będzie w statku, dlatego tam do niego pójdziemy i sprawdzimy, co takiego porabia, bo no, chcę go sprawdzić, czy właśnie jest dobry, czy nadaje się do palionowa znowu, czy w ogóle będzie chciał, bo nie wiadomo, to jeszcze będziemy w następnych odcinkach obgadywać ten temat, bo nie wiadomo, czy będzie chciał w ogóle. Kurde, nie mamy łuku żadnego, miałem, o jest łuk. Możemy go z łuku troszkę potrolować, w sumie czemu by nie. I jakieś, nie wiem, marchewki mu rzucać, zobaczymy. Dobra, podki bierzemy, wszystko jest. Czekajcie, dobra, musimy najpierw przejść, bo ten statek, znaczy nie jest aż tak daleko, bo to jest blisko dosyć wioski. Chcę wam jeszcze coś pokazać, co się zmieniło poza palionowem. Znaczy to jest palionowo, tylko jeszcze tam nie ma murów, więc nazywam to poza palionowym tak naprawdę. Tutaj w miasteczku się nic nie zmieniło, ale tutaj Dave zbudował właśnie, Dave Żabka Złodziej, zbudował tutaj, no taki, nie wiem, no, zjeżdżalnię wodną. Kiedyś się przejedziemy, nie dzisiaj, bo dzisiaj są ważniejsze plany, dzisiaj właśnie idziemy no, śledzić, prawda, kurczę, kosmitę, tak można to nazwać, kosmita Tost, bo nie wiem skąd on pochodzi, z tostowej krainy. No i nie, no przejedziemy się, jakie to jest wysokie, o tam jest w ogóle, patrzcie, jest statek, to będzie trzeba jakoś obejść, żeby nas nie widział, bo nie wiem, czy co on robi, jest noc w sumie, to nie wiem, co w nocy może spać, jest późno w nocy, więc może śpi, zobaczymy. Tutaj mamy, no nie wiem, a to jest winda, czy to jest winda, o kurde, atakują mnie, to jest winda. Kurczę, przestańcie mnie atakować, przejdźmy, a czemu to jest, o tu nawet ten, można kolejką sobie dojechać, jakiś tosik. Patrzcie, tu można wejść normalnie? O, ale długo się... Ojej, jak długo. Strasznie długo. No dobra, ale fajnie, że jest przynajmniej wejście jakieś. Kurczę, bo zaraz... Muszę wziąć jednak ten mierzyło. Gdzie jest ten zombie? Aha, topi się. Topi się zombie. Dobra, moi drodzy, idziemy od tyłu, bo tam jest jedyne wejście. Kurczę. Już to jest straszne. Dobra, zabiliśmy ich. Dobra. Już nikt nie idzie, jeszcze zombiaka zabijemy i już idziemy tam, kurczę, śledzić. To jest... Naprawdę jestem ciekaw, co on takiego może robić, nie? Może se tosty robi, albo swoich nowych kumpli może tworzy, albo czy w ogóle on jest sam, bo nie wiadomo, tak naprawdę nie wiemy, czy on jest sam, czy on jest z kimś. Dobra, zjedzmy se pork chopa. Czekajcie, wszystkie itemy bym wziął stąd, żeby nie było takiego przypału trochę. Tutaj tak zrobimy. I czekajcie, pochodnie damy sobie, nie, pochodnie nie mogę mieć w ręku w ogóle. Okej, to zrobimy tak, okej, lecimy. Musimy wypić zaraz, no zaraz wyjdziemy. A widzę jego nick, co on robi, jest w miejscu, nie wiadomo też czy awczy, czy co robi, zaraz. Czekajcie, no, on usłyszy to na stówę. Może awczy, mam nadzieję. Dobra, czekajcie, może wypijmy najpierw tą podkę. Wypijmy podkę i wchodzimy, co? To wywalamy. Ile mamy? 8 minut, tak, dobrze, że piszę. Jesteśmy niewidzialni totalnie, wchodzimy od razu. O, uwaga. Śpi! Czekajcie, rozwalimy mu łóżko. Czekajcie. Mogę go zrzucić? Nie mogę. Ja pierdzielę, jak to wygląda. To jest kosmonauta. Co mu się stało? Czekajcie, widzowie. Na razie tam nie przyjdę, bo troszkę te pomyczki może być widać. Pójdziemy za róg tutaj. Pójdziemy za róg i zrobimy tak. O, mogę go patrzeć. Znaczy, jak zejdzie dopiero. Schodzi. Patrzy się, co się stało? Nie wie, co się stało, moi drodzy. Nie wie, co się stało, jeszcze nie wie. Dobra, jesteśmy... O, wychodzi. Aha, chcę sprawdzić. O nie, nie możemy tego... Dobra, czekajcie. O, mały zombie go bije. Czekajcie, coś mu zniszczymy. Światło mu zniszczymy. Okej, jest rozbite światło, nie będzie wiedział, co się dzieje. Troszkę go postraszymy, moi drodzy, Troszkę go trzeba postraszyć najpierw, a potem go będziemy śledzić i zobaczymy, co on robi. Niech poczuje się tutaj śledzony. Nie wiem, patrzy się na razie w każdą stronę. Okej, no, aha, tworzy kolejne, a chce naprawić to, rozumiem. Oczywiście, a dobra, naprawia to. Czyli normalnie naprawia to. Okej.
Nie wiem co dalej. A dalej. Robi sobie. Tworzy z tych, co zniszczyłem. Z tego prochu tworzy. Światełko. Nadal robi światełko. Tak. Nie możemy wyjść na razie. Nie wychodzimy. Dobra, i tworzy chyba kolejne. Ostatnie. Okej. Okay. Tworzy kolejne i co? A, no, ostatnie mu nie starczyło. Czekajcie, nie wiem co on teraz ma. Jakie ma plany zrobić. O, schowmy się tutaj, ale dobrze. Co to za tajemne przejście, widzowie? O tym nam nie mówił. On o tym nam nie mówił, moi drodzy. Co? Jak on to otworzył? Potajemne przejście ma. Czekajcie, musimy znaleźć przycisk. Musimy znaleźć, czy pod tym? Jest pod tym. Jest. Ja on, tu ma kopalnię. Ale on o tym nam nie mówił, dlaczego? Może chyba, że to teraz zrobił, okej, jak to teraz zrobił, to spoko. Stone'a wykopał właśnie. Gdzie on jest? Nie widzę go. Czekajcie go, zaraz go znajdziemy. A widzę go, widzę. Chodzi i zbiera. Aha, zbiera potrzebne mu surowce, bo on jest właśnie, on nic nie ma. On nic nie ma, bo dopiero właśnie przyleciał i żadnych surowców nie ma niestety. Okej. Czyli to oznacza, że tą potajemną bazę już miał wcześniej. Tą tajemną bazę miał wcześniej w takim razie. Na razie kopię sobie ten, czekajcie. Dobra. Mam nadzieję, że nie widział, bo trzymałem łuk teraz i kurde troszkę przy... Ale chyba mnie nie widział. Bardzo dobrze. Na razie nic podejrzanego nie robi. No chodzi sobie po kopalni, coś podejrzewa, że coś robi, ale... Na razie nic nie robi. Zbiera sobie węgiel. No słodko. Uderzymy go. O, węgiel cię uderzy. Mam Boże. Teraz się boję, że go straszy na tym świecie. Patrzy, gdzie co jest teraz. Dobra, poszedł sobie. Poszedł? Tak, poszedł. Idzie do bazy. Gonimy go, bo nie wyjdziemy stąd. Jak da się stąd, jak stąd wyjść? Aha, tu ma przycisk. Rozumiem. Patrzy się, czy... On ciągle coś podejrzewa. Cały czas coś podejrzewa. Szuka kogoś. Czekajcie, da się mu zamknąć drzwi? Możemy go zamknąć! Możemy go, zobaczcie, zamknęliśmy go. Dobra, otworzymy mu. Niech wejdzie i my uciekniemy. Uciekamy. O. Oj. Ja dobrze mam kill off. Gdyby nie kill off, to bym nie wyszedł stąd. O, zmieniłem położenie tych drzwi. Nie to. Oła. Może to słyszał, no na pewno to słyszał. Schodzi tu? Nie, idziemy do góry w takim razie. Idziemy do góry, to jest takie... A, to jest scary. O, tak ciągle patrzy... O Jezu, tu się da wejść? Da się. Czekajcie. O, może podrzucamy mu marchewkę tutaj na dół. Może coś... Patrzcie. Idzie tu? Pa, idzie sprawdzić. Drugą stroną poszliśmy. Czekajcie, wezmę łuk. Jak będzie zjeżdżał, to dostanie. Okej, nadal nie wie co się dzieje. Mam jeszcze 3 minuty niewidka. 3 minuty mam niewidkę. Mam jeszcze dużo X, wystarczająco. A wychodzi. Wychodzi ze swojej tajnej bazy. Poczekam chwilę, niech sobie pójdzie dalej. Niech sobie dalej pójdzie, żeby nie słyszał potem otwarcia drzwi oczywiście. Dobra, mogę wyjść. A biegnie sobie, sprawdza może teren właśnie, bo on mówił, że rakiety mu umknęły. Znaczy przy tym, bo jak meteoryt w niego walnął, to rakiety mu urwało. I on szuka właśnie ich, bo on tam ma paliwo i tak dalej, także go chce znaleźć. Nie wiem kiedy, ale może teraz ich szuka. Ja nie wiem w ogóle jak on... Jezus, jak on musiał lądować, że on przeżył, to jest... No ale on jest tostem, to jest nieśmiertelny. A patrzę na konia. Chcę go pocałować, chyba że on... On chyba pierwszy raz takie coś widzi, mi się wydaje. Może na niego... Chcę na niego wsiąść, ale mu koń nie pozwala. Pa, siedzi na nim. O. Koń dostał. Na razie nie wie, co się dzieje. Na razie może on chce konia w ogóle. Co? Konia ma! Ale nie będzie jeździł na nim, bo nie ma tego, nie ma siodełka. Ucieka. Wraca do chaty, czy wraca... Ja pierdziele, jak to widać, bo do palionowa teraz pójdzie.
Jezu, mam nadzieję, ostatnio jak był złodziej, właśnie żabka Dave, którego wzięliśmy na serwer, to on kradł. Więc to było troszkę słabe, mam nadzieję, że to ścig taki nie będzie. Że on będzie naprawdę przyjazny. O nie, patrzcie kogo spotkał. Patrzcie kogo, o może on teraz myśli, że to on robił te rzeczy wszystkie. Patrz, atakuje go, patrz, zabije go. Może jest wkurzony, że go, o kurde, bo on w ogóle ten koleś, on też jest niewidzialny, lamy go biją, patrz, zabija lamy nawet. Nawet lamy zabija. Dobiliśmy mu tą lamę. Nadal patrzy. Nadal patrzy. On myślał, w takim razie on myślał, że to był właśnie ten niewidzialny koleś, bo on też może w niewidzialną postać się zrobić. Idzie do Palionowa chyba. Zwiedza statek? Nie, idzie do Palionowa. Idzie do Palionowa. Jezus, ten statek jest przepiękny. Wygląda jak statek ze Star Warsów. Może on jest ze Star Warsów. To się nie było chyba czegoś. Nie było takiej osoby. Czekajcie. O kurde, centralnie w niego strzeliliśmy. Z jak daleka. Ja nie mogę. 20 sekund, wiecie co? Niech on idzie. Już wiem, gdzie pójdzie, nie? Wypijemy następną potę, idziemy. Idziemy razem z nim. Idzie do tego. Nie, gdzie idzie? Nie, gdzie idzie? Nie, idzie do Palionowa, idzie do Palionowa, normalnie. Biegnie sobie, może nie wiem, czy on chce zwiedzić, może chce kogoś spotkać, może nie wie, że kogoś, nikogo nie ma na serwie. Znaczy, no ja jestem oczywiście. A tu co to robi? Co te klocki tu robią? Aha, on seje, ale idzie do Palionowa nadal. Kurde, no mam nadzieję, że on nie zrobi nic takiego, bo idzie. A my powiedzieliśmy, że na razie mieszkał, żeby na razie mieszkał właśnie w statku, bo mu jeszcze nie ufamy za bardzo, bo jest nowy. Jednak idzie do tego Palionowa, więc coś jest nie tak. Idzie. 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 Oła. Nie, idzie powoli, powoli idzie. Skrada się do domku Dave'a. A do domku Dave'a to mu może nawet coś ukraść, mi to tam wisi. Jego domek, co to jest? Aha, to są donatorzy, to są posągi. Jak on to ładnie zrobił w ogóle te posągi. Jak takich rycerzy. Co za sztos. A, zbiera tą. Oczywiście przez to, bo chleb chce. Dlatego zbiera to. Bo chce chleb, normalny. Chce chlebek, zbiera całe ten, zboże. Salutkie zboże, ale sieje. No i tu mi zapunktował, moi drodzy. Tu zapunktował to ścig, nie ma nas. Nie ma nikogo na serwerze, a jednak zbiera to wszystko. Więc zapunktował tutaj. No zbiera, no nie dziwię mu się, że zbiera, bo chce może chlebek, nie? Ale zasiewa, więc tutaj nic nie można mu zarzucić. Powiedzieliśmy mu, że może sobie brać chlebek, więc fajnie, więc to mnie akurat cieszy, że dotrzymał słowa. Idzie sobie dalej. Nie wiem gdzie, nie wiem czy do jakiegoś domku, od jakiegoś domku wchodzi. Aż w tych domkach nic nie ma, to są domki osadników, więc tutaj nic nie ma. Chyba, że do naszych wejdzie, mam nadzieję, że nie. Kurde, a nie, patrzy się na tablicę, aha, czyta sobie tablicę donatoru, nie, no ciekawie. Tutaj idzie, o nie, idzie do mojego, a nie, patrzy się na kogo, na Tomka się patrzy. Idzie do mojego domu. A puka. I widzowie, on myśli, czy wejdzie, uwaga, czy wejdzie. Wszedł, wchodzi, zapukał i wchodzi. Czyli na razie jest grzecznie, rozumiem, idzie do góry. Aha, patrzcie tam co jest u góry. Poszedł na balkon, ale tam nic nie. O! Grzebie po skrzynkach! To już nie jest fajne. To już nie jest fajne, bo grzebie po skrzynkach. Idzie do góry. Szuka więcej rzeczy. Idzie na taras? Nie, tutaj nic nie ma. Idzie. O, idzie w podziemia. O Jezu, czemu do mojego magazynu idzie? Czemu on idzie do mojego magazynu? W ogóle ja nie wiem, czy on teraz wie, że ja go śledzę, bo to jest takie prawdopodobne. Robiłem już tyle rzeczy, że powinien wie... Grzałem po skrzynkach. Nic nie bierze? Wziął sobie jabłko! Nie, tylko żeby nie zjadł, proszę. To jest tak drogie. Zjaduję. Grzebie dalej. O Boże, on szuka najdroższych rzeczy. O nie, nie kliknął najdroższej skrzynki, nie kliknął na nią. O nie. Nie. Kradziesz, widzowie, jak Dave. Robi to samo. Tu nic nie bierze, tu nic nie zabiera. Ukradł blok diamentowy, żelazny i złota.
To może jest jakiś przybysz z kosmosu, który jest zły jednak. Kurde, wygląda jak dziecko, a jest zły. O nie, on coś tworzy. On se tworzy jakieś chyba miecze albo cokolwiek. Nie, proszę. Koniec moich diamentów. Jakąś tabliczkę, po tabliczkę zrobił. Może coś napisze? Co robi? Ma blok? Nic nie zrobił jeszcze. Nie przekształci to na ten. Aha. Czekaj, zaraz zobaczymy, co napisze. No wziął moje bloki, żeby coś napisać. Nie wnikam, zobaczymy, o co chodzi. Nie wiadomo. Ale coś pisze na bloku emeraldu. Sprawdźmy to, pójdziemy sobie tutaj. Pisze nadal, tylko nie wiem, czemu on jest zabrał te bloki, ale jabłko zjadł. To jest jedyna kradzież, moi drodzy. No już walić to jabłko, no dobra, no zjadł sobie, już trudno, no. Kto by się nie skusił na takie złote jabłko, nie? Ale zabrał moje bloki i oddał, tak jakby. Jesteście bardzo mili. No, to jest teraz takie, no, jest miły niby, ale jednak to jabłko zabrał. Teraz, co teraz? Marchewki. Jeszcze nie widzi tych marchewek. Nie widzi marchewek jeszcze. Ale to jest dziwne, naprawdę. Mega dziwne. Ale coś na waszej planecie mnie straszy. Czyli on nie wie, że ktoś go śledzi. Czy no podejrzewa, że coś go straszy, nie? Ale chodzi o to, że nie, że my go śledzimy, więc... Fart. Ale wydaje mi się, że ten tościk, tak, moi drodzy, napiszcie, co sądzicie o tościku. Czy nadaje się do palianowa? Mi się wydaje, że tak. Czuję się obserwowany. O! No więc właśnie. Czyli wie, że ktoś go obserwuje, ale nie podejrzewa nas. Więc fajnie, cieszy mnie to bardzo. Mamy jeszcze dwie minutki mamy jeszcze potki. Pisze ostatni. Kurde, no nie wiem, no... No też nie jest tak fajnie obserwować, ja to wiem, ale kurczę... Trzeba sprawdzić go, czy nadaje się do tego palianowa jednak. Potrzebuję waszej pomocy, muszę dać sobie radę. Aha. Okej. Czuję się obserwowany. Sprawdza. On ciągle patrzy wokół siebie, czy ktoś go nie obserwuje? Mamy tylko minutę 50. Czemu napisał DW? DW. A jak się postawić, może tam po prostu. Nie wiem, może to jest jakiś ukryty znak tostowy. Nie, ale fajnie, jakby taki tost się wprowadził, bo mógłby w sumie, wiecie, jakiś fajny toster zbudować nam. Oła. Gdzie on idzie? Wraca chyba na statek, czy nie? A nie patrzy na moich donatorów? Nie, patrzy na fontannę. Okej. Nie widział. Jezu, ale mam... Jaki wart. Nie widział mnie. O, biegnie do domku Dave'a teraz. Co chce sprawdzić? Wbija do niego. A, on się wystraszył. Ja wejdę z nim. Muszę z nim wejść. On nie wie, co się dzieje. To go straszy. Co się dzieje? Czekajcie, zagramy mu. Trolujemy go. On świruje. O, jest na balkonie. Szybko. Na balkonie. Aha, w skrzynkę patrzy. A nie, pusta jest. Ha, pusta. Puściutka. I co? Chcecie coś ukraść znowu? Gdzie idzie? Czekajcie, puścimy mu muzykę. Czemu tu jest w ogóle jakiś Andrzej? Mi się skończyła. Wypijam potkę. Mieczyk ma. On ukradł miecz? Czy on ukradł miecz? Powiedzcie mi, czy on ukradł miecz? O nie, idzie stąd. O nie, z tej skrzynki mu zabrał. Miecz mu zabrał, będę to musiał powiedzieć złodziejowi Dave'owi. Kolejny złodziej. On jest niby fajny, ale jednak kurde psoci. Wziął miecz diamentowy ulepszony jeszcze. Zapytam się go na następnym odcinku i ciekawe, czy potwierdzi to. O, więzienie. Patrzy na więzienie, wejdzie. Wchodzi do niego.
Może będzie się go udało zamknąć, ty. No, niech wejdzie. On tam ma przycisk? O nie, on tam ma wyjście! Dlaczego? Wychodzi. Wychodzi, idzie do rakiety. Idzie do rakiety. Dobra, moi drodzy, niech już wraca. Już nic nie robi. A my wracamy szybko, my wracamy szybko. Nie skończyła mi się podka, bardzo dobrze. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Napiszcie, co sądzicie. Ja bym wziął to ścika tylko dlatego, że jest atrakcyjny. Ale to, że kradnie, to będzie sobie trzeba wytłumaczyć i po prostu najwyżej go wsadzimy do więzienia, tak jak Dave. Widzicie, Dave już nie kradnie, więc są tego plusy, więzienie zrobiło z nim porządek, także chyba tak będzie trzeba zrobić po prostu z tościkiem. Mam nadzieję, że wtedy się zmieni. Dobrze, moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie, subskrybujcie kanał, łapeczki do góry, trzymajcie się, cześć, do zobaczenia i siemano!